Witam bardzo serdecznie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zarutyniu. Witamy serdecznie zaproszonych gości. Witamy serdecznie media. Bardzo gorąco witamy naszych rodziców i dzieci. Również serdecznie witamy służby medyczne, a także zaproszonych artystów. Jest to placówka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim i ze sprzężeniami. Wspieramy naszą pracą dzieci i rodziców już od 40 lat. I w tym wsparciu pomaga nam również Stowarzyszenie Społeczno-Światowe, które zostało utworzone w 2003 roku. I dzięki pomocy tego stowarzyszenia mamy możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na doposażenie naszej placówki, na organizowanie atrakcji turystyczno-rekreacyjnych. Między innymi udało się dzięki temu stowarzyszeniu pozyskać środki na utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej, gdzie takim głównym, ciekawym wątkiem jest park linowy. Chciałabym zaznaczyć, że nasze dzieci, mimo swoich różnych niedoskonałości, są, tak jak mówimy, silni w swoich dążeniach, w swoich wysiłkach i niejednokrotnie osiągają rozmaite sukcesy na miarę nie tylko na miarę swoich możliwości psychofizycznych, ale są to sukcesy nie tylko na terenie odnoszone na terenie powiatu, województwa, ale również na terenie naszego kraju. Ja jeszcze chciałam powitać serdecznie pana zastępcę wójta Mariusza Różeńskiego. Panu serdecznie. Przewodniczącego Rady Gminy pana Dzielowa, pana Sikora. Pana sekretarza, pana Adama Bielackiego. Witam serdecznie przewodniczącą Komisji do Spraw Oświaty, panią Ewelię Powiecką. Witam już szczególnie też wszystkich dzieci, pracowników. Tak jak już koleżanka mówiła, cieszymy się z tego sukcesu, który mamy, bo my takimi malutkimi sukcesami dążymy do celu, tak jak nasze dzieci. Każdy mały sukces buduje nas i to daje nam otuchy i wiarę w to, że warto, że trzeba, że powinniśmy dążyć do tego, żeby te nasze dzieci były tu szczęśliwe, bezpieczne i zadowolone. Proszę Państwa, zanim oddam głos pani Urszuli, chciałam serdecznie podziękować wszystkim swoim pracownikom. To, co wyście zrobili tutaj, to jest wielka sprawa. Czapki z głów, jestem wam bardzo wdzięczna, wiem, że na was zawsze można liczyć. Dziękuję bardzo. Rok temu przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację BGK Steczkowskiego w Warszawie. Pod tytułem Moja Mała Ojczyzna. No, pomyśleliśmy, że my mamy czym się pochwalić tutaj, a są rzeczy, o których większość ludzi nie wie. No i tym pomysłem chcieliśmy się podzielić z innymi, ale też wzbogacić naszą infrastrukturę o nowe sprzęt, który służył do rehabilitacji naszych dzieci. W ten sposób powstała ścieżka edukacyjno-rekreacyjna z parkiem linowym. Na tej ścieżce dostaliśmy też pomoc właśnie z Urzędu Gminy, z Nadleśnictwa, z Agroskopu, innych jeszcze organizacji, od osób prywatnych. A poza tym nasi właśnie pracownicy, no już to było niesamowite, jak się wszyscy włączyli i to takie rzeczy, takie naprawdę aż inżynierskie przy przygotowaniu podłoża na pewno do tego parku. Dzieci bardzo się włączyły, bardzo dużo dzieci razem budowały tą ścieżkę. Także mam nadzieję, że wszystko to będzie służyć dla rozwoju. Nastąpi uroczyste otwarcie bezobsługowego parku linowego.
terapia jest jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Celem hipoterapii jest przywrócenie podopiecznym sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. Wyróżniamy kilka form terapii z koniem. To jest terapia ruchem konia, wtedy dziecko poddaje się ruchom, ale to są dla dzieci takich niechodzących, gdzie koń odwzorowuje chód człowieka i dziecko dzięki temu się poddaje. W trzecim przystanku ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej spotkanie z Maryją. Przygotowanie tego przystanku, czyli prace porządkowe, nasadzenia, odnowienie łapki, zebranie informacji o kuchce. Odpowiedzialni byli harcerze 36. drużyny harcerskiej nieprzetartego szlaku, która funkcjonuje przy specjalnym ośrodku. Kapliczka, tak jak pani Maria powiedziała, jest bardzo ważnym miejscem dla nas wszystkich, dla wychowanków i dla pracowników ośrodka. Okrzyk drużyny. Żywioły, żywioły, żywioły to my. Ogień, ziemia, woda, wiatr, żyjmy razem za Pan brat. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się właśnie przed eklektycznym dworem, zbudowanym na planie prostokąta, zdobudowanym od południa, wydłużonym prostokątnym skrzydłem. Dwór ten zniesiony został po 1825 roku przez Kajetana Sadowskiego. Obiekt ten powstał obok starszego drewnianego dworu, który spłonął podczas powstania w 1863 roku. Niemcy 3-7 wyścieli. Wojna zastała mnie za Lutyń. Miałem jechać do Warszawy, ale gimnazja były zamknięte. W domu posiedziałem gdzieś do 25-8 września. Rosjanie, znaczy sowieckie wojska. Panie Błacie, za bardzo, bardzo wyczerpujące informacje na temat naszego dworka. Zapraszamy Państwa do kolejnego punktu. Park na terenie naszej szkoły stał się prawdziwą remizą, czyli powierzchnią zagospodarowaną pod kątem stworzenia optymalnych warunków dla egzystencji gazów. Tworzenie klasów azylu to z jednej strony rekompensata za straty w przyrodzie poczynione wraz z procesem cywilizacyjnym, z drugiej podniesienie naturalnej odporności ekosystemów leśnych, zwiększających różnorodność biologiczną. Oczko wodne powstało w 2005 roku. Wykonali je więźniowie z zakładu karnego w Białej Podlaskiej, którzy przyjeżdżali do naszego ośrodka w ramach wolontariatu. O miejsce to dbają pracownicy ośrodka wraz z uczniami. Czyszczą zbiornik, zmieniają wodę, zarybiają i dbają o ryby. W ogrodzie. Trudno się też oprzeć refleksji, że nasz teren, cały teren Zalutynia jest jednym wielkim ogrodem sensorycznym, ponieważ wszystko, co tutaj powstaje, co się dzieje i właśnie wspomaga rozwój toli sensoryczny dzieci, wielozmysłowy. Oddziaływuje na wzroku, słuchu, węchu, dotyku, jak też smaku i dotyka naszej duszy, prawda? Więc tu się tam wszyscy zgodzą, że mamy przepiękny teren. Chciałbym podziękować za zaangażowanie, bo bez Państwa na pewno ta wspaniała ścieżka edukacyjna by nie powstała. Niezwykle istotne jest to, że ta ścieżka będzie służyła dzieciom, będzie służyła edukacji, będzie służyła tej społeczności lokalnej i w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Zalutyni. Sylwia Grzeszek śpiewa, że cieszmy się z nowych rzeczy. Ja myślę, że tu możemy się cieszyć z olbrzymich rzeczy. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tę żywność ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Dziś w naszym mieście będzie wielkie wydarzenie. Klawa ferajna przyjechała, będzie grać.
Więc mam dla wszystkich Państwa miłe zaproszenie na taki bal, na który wszystkich będzie stać. Nie trzeba będzie się specjalnie galantować. Wystarczy uśmiech wziąć ze sobą i tu przyjść. Zostawić smutki i zapomnieć o kłopotach. I razem z nami piwko pić. Klawa herajna gra i świat szaleje. I w koło każdy dziś się do nas śmieje. Więc bracie nie bądź zły i śpiewaj tak jak my. Spełnią się wtedy twoje sny. Klawa herajna gra i wszyscy w koło tańcują polkę, walca jest wesoło. Więc bracie tak już jest, tańcują wszyscy fest, gdy klawa herajna gra. Jak bal to bal, to trzeba się bawić, proszę Państwa. Gdy gra muzyka, chce się tańczyć, chce się żyć. I niech panowie proszą panie wnet do tańca, a nie pod ścianą z kwaśną miną tylko tkwić. Niech panna Mania na Felusia się nie gniewa.